Flavio i teraz Ima. I idzie to na cele charytatywne dla nauki, wiesz? Dla dzieci. Bardzo się cieszę tak samo. No tak, oby też tak myśleli po dzisiejszym meczu. Zrobili wywiad o tobie i co ty wiesz o nich? Kurwy pytanie. Ja wiem o nich tyle, że od kilku meczów nie potrafimy z nimi wygrać i dzisiaj trzeba przełamać tę złą serię i zrobimy wszystko, żeby przejść dalej do następnej rundy w Pucharze Polskim. No na pewno fajnie, że nasi kibice mogą zobaczyć obrońcę trofeum u siebie w domu i mam nadzieję, że dzisiaj licznie będą nas dopingować i no i zawsze to fajnie po takim czasie wrócić tutaj na swój stadion. Ja będę miał okazję pierwszy raz zagrać w Pucharze Polski u siebie. Jedna ósma finał. Co cóż rzec, nie? Jeden wyjdzie z tego żywy. Myślę, że my. Tak samo dyscyplinę ostatni mecz, Keral. Idziemy, Keral. To mega mecz! Legia! Zapraszam. Nie masz się zapuścić, Mario. Thank you.
życzymy szczęścia na nowej drodze życia. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Sukcesu. Jedziemy do końca. Straciliśmy dwie bramki, druga w końcówce pierwszej połowy. Do szatni można powiedzieć, że bramka trochę, musieliśmy się obudzić, wyszliśmy na drugą połowę bardziej zdeterminowani, co przyniosło nam trzy bramki. Widzieliśmy, że to jest być albo nie być, że musimy to wygrać, jak nie to odpadamy. Myśleliśmy z takim nastawieniem, że musimy to wygrać. Ja się czuję, jestem szczęśliwy na pewno, wygraliśmy i jesteśmy w kolejnym etapie.